So we begin now with a talk by Von Chim Sonsa. And presentation of the transmission certificates. I prezentację certyfikatów transmisji. Niedługa przemowa. I wanted to, yeah, first, the interesting question here is what gets transmitted. Ciekawe pytanie tutaj brzmi, co jest przekazywane. So, I found this poem, which I like very much. It's a poem written by great Korean Zen master Sosan Taesa. Znalazłam taki poemat, który bardzo mi się podoba, napisany przez słynnego mistrza Zen, wielkiego mistrza Zen Sosan Taesa. So, to connect our tradition, to put more light on this great matter. By rzucić więcej światła na tą sprawę. Krótki poemat. Before the ancient Buddha appeared, already one thing perfectly clear. Nim starożytny Budda pojawił się, już jedna rzecz całkowicie jasna. Shakyamuni didn't understand it. Shakyamuni tego nie rozumiał. How could he transmit it to Mahakasyapa? Jak więc mógł przekazać to Mahakasyapie? So, but in Zen we emphasize one's own understanding, one's own experience. Ale w Zen doceniamy, cenimy własne doświadczenie i własne zrozumienie. And this is a part of our lineage. Jest to część naszej linii. Our tradition. Naszej tradycji. So the teaching of each Zen master, the flavor of the teaching is slightly different. Jakby taki smak nauczania każdego nauczyciela jest nieco różny. But the bone or heart is very similar. Ale kość czy też serce są bardzo podobne. So everybody heard many times about the first transmission from Buddha to Mahakasyapa. Pewnie wiele razy słyszeliście o pierwszej transmisji od Buddy do Mahakasyapy. But we never talk about how long Mahakasyapa practiced and lived with Buddha. Nigdy jednak nie mówimy o tym, jak długo praktykował i żył Mahakasyapa wraz z Buddą. And I met new Zen master, no name yet. Poznałam nową mistrzynię Zen, jeszcze nie zdradzę imienia. Long time ago. Dawno temu. So we practiced many years together. Praktykowaliśmy razem wiele lat. And we sat like mat to mat. Siedziałyśmy mata w matę. Many retreats together. Przez wiele odosobnień. And now, today, we're getting married. Pożenimy się dzisiaj. So it makes me very happy. Sprawia to, że jestem bardzo szczęśliwa. And I'm very happy for our school, for our sangha. Jak również jestem szczęśliwa dla naszej szkoły i sangi. We are getting a new wonderful Zen master, and her name is a core of our teaching. In her name is the core of our teaching, which is. Otrzymujemy nową mistrzynię Zen, a jej imię odnosi się do sedna naszej praktyki i nauczania. Okay, so the. Czy powinnam podejść? O tak, oczywiście. Yes, so goodbye, Muczak. Żegnaj, Muczak. And welcome, new Zen master. Witaj, nowa mistrzyni Zen. So the Kwanung School of Zen, Zen Master Sonsan, founding teacher, certificate of transmission. Szkoła Zen Kwanung, mistrz Zen Sonsan, założyciel, certyfikat transmisji. Guja, ultimate compassion. Finalne współczucie, absolutne współczucie, ostateczne współczucie. So your transmission name is Guja. I hope everybody will remember. Twoje imię transmisji
a poem which I wrote for this special occasion. Napisałam na ten temat, na tą specjalną okazję poema. Ultimate compassion shines throughout the whole universe. Ostateczne współczucie świeci poprzez cały wszechświat. Without any limits or boundaries. Bez żadnych granic ani barier. It can never be exhausted. Nigdy nie może być wyczerpany. As the spring wind blows, gdy wieje wiosenny wiatr, everything grows again. Wszystko ponownie wzrasta. So my deep congratulations. Głębokie gratulacje. Your certificate. Oto twój certyfikat. Check the name. Musisz, trzeba koniecznie sprawdzić to imię teraz, co ono oznacza. Już zostało sprawdzone. Co ma czekać? Dzisiaj wiele sprawdzania. So your name. Twoje imię. Good job. Good job. Yes. What does this mean? Co to znaczy? You already understand. I ask you. Pytam ciebie. Thank you so much. Teaching me. Dziękuję za wspaniałe nauczanie. Otrzymacie teraz, utrzymając ręce w hapczang, błogosławieństwo od nowej mistrzyni Zen. Whether the official remembers the name of the new Zen master. Pierwsze zadanie oprócz oficjalnego zapamiętania nowego imienia. So we now have the formal Dharma speech of Zen Master Guja. Formalna mowa Dharmy mistrzyni Zen Guja. Painting the tiger. Malowanie tygrysa. Get frightened of this tiger. Stawanie się przerażonym z powodu tygrysa. Look for an escape. I poszukiwanie ucieczki. Don't make anything. Nie stwarzaj niczego.
in the infinite time and infinite space, there is not a single thing. So where is a tiger? W nieskończonym czasie i przestrzeni nie ma ani jednej rzeczy, więc gdzie jest tygrys? And where is the person who paints the tiger? I gdzie jest ta osoba, która maluje tygrysa? See clear. Postrzegaj jasno. If you see a tiger, jak widzisz tygrysa, ride a tiger. Ujeździ go. And get out. I wydostań się. And then dance and laugh freely. Wtedy tańcz i śmiej się swobodnie. For all beings. Dla wszystkich istot. Which of the three do you like? Które z tych trzech podobają wam się? Hot! Cats. It's nice to see you all here. Miło was wszystkich tu widzieć. Thank you for your sangha to come here, to come here to this ceremony. Dziękuję sandze za przybycie na ceremonię. My invaluable gratitude is for Zen Master Sung San. Niewyczerpana wdzięczność czuję ją dla mistrza Zen Sung Sana. And Zen Master Ubong. I dla mistrza Zen Ubonga. When I was still a very young Zen student, gdy byłam młodą studentką Zen, and practiced for a while in Korea, praktykowałam przez pewien czas w Korei. Zen Master Sung San several times told me. Zen Sung San parę razy powiedział mi. Soon there should be a teacher should appear in Germany. Wkrótce, niedługo powinien pojawić się nowy nauczyciel w Niemczech. Because he knew that I was living in Germany, I felt very addressed. Wiedział, że mieszkam w Niemczech, więc gdy to mówił, czułam, że bardzo mnie to dotyczy. I asked each time, whom do you have in your mind? Zawsze pytałam go, kogo masz na myśli, Sansanie? Hoping that he would have. He might have recognized in me some quality which I even did not know. Miałam niestety nadzieję, że rozpoznał we mnie pewną jakość, której ja sama jeszcze nie podejrzewałam. But then he completely ignored me. A on wtedy jednak ignorował mnie całkowicie. So nothing. Nic nie mówił. Sometime later I found out this was his way to encourage me to keep practicing. Jakiś czas później dowiedziałam się, że miał taki właśnie sposób, by zachęcać mnie po prostu do praktyki. And soon after Zen Master Ubong passed away, wkrótce po odejściu mistrza Zen Ubonga, I had a very vivid dream of him here in Falenica. Miałam taki bardzo wyraźny sen jego tu w Falenicy. In the dream I asked him, Sunim, I miss you so much. W tym śnie zapytałam go, Sunim, bardzo za tobą tęsknię. Well, I don't know. Gdzie jesteś teraz? And Ubong Sunim, he just spread out his arms like this, as he always did. Sunim rozszerzył, jakby rozpostarł w ten sposób swoje ręce, tak jak zwykle. And then with this white smile. Z szerokim uśmiechem. Sky is blue and trees are green. Niebieskie. I drzewa są zielone. Then I woke up. Obudziłam się. I was very happy. Byłam szczęśliwa. To know with no doubt. Wiedząc bez żadnej wątpliwości. Where all the Buddhas and all the great teachers are together. Także Buddowie i wszyscy wielcy nauczyciele są razem. And that we are never separated. I nigdy nie jesteśmy oddzieleni od nich. Now I see them here in the presence of you all. Widzę go ich teraz tutaj w obecności wszystkich. And as Bonjem Sansanim already mentioned, the most retreats I attended was guided by Zen Master Bonjem. I jak już wspomniałam, mistrzyni Zen Bonjem przez większość odosobnień, w których miałam udział, były one prowadzone przez Bonjem Sansanim. She was always the source of encouragement and
inspiration for me. Była zawsze dla mnie źródłem inspiracji i odwagi. Thank you very much, Susanne, for your teaching. Dziękuję za twoje nauczanie. And trust. I zaufanie. And unlimited, unconditional support. I nieograniczone, bezwarunkowe wsparcie. And I bow to my family in deep gratitude. Kłaniam też się do mojej rodziny w głębokiej wdzięczności. That I'm allowed to your wife. Że mogę być twoją żoną. I'm allowed to be your mother. Że mogę być twoją mamą. And mostly that I'm allowed to be your friend. A przede wszystkim, że mogę być waszą przyjaciółką. So, almost 30 years ago I came for the first time here, Falenica. Prawie 30 lat temu po raz pierwszy przyjechałam do Falenicy. Here I met the teachings of the Master Sun San. Tutaj poznałam nauczanie mistrza Zen Sun Xana. The first week I stayed here, it was very difficult, horrible. Mój pierwszy tydzień tutaj był bardzo trudny, a wręcz okropny. I suffered a lot from pain in knees and back. Cierpiałam okrutnie z powodu bólu w kolanach i w plecach. I had to stand up and sit down and again, maybe every 10 minutes. Stawałam i siadłam z powrotem mniej więcej co 10 minut. But there was something which did not allow me to give up. Ale coś nie pozwoliło mi poddać się. It was my strong wanting mind. To był mój bardzo mocny umysł pragnienia. I want to know what the great teachers all knew and I don't. Chciałam wiedzieć to, co wiedzą wszyscy wielcy nauczycielowie, a ja nie. What was their insight? Na czym polegał ich wgląd? I thought as soon as I know this, my life will be different. Wydawało mi się, że jak tylko to zrozumiem, moje życie zmieni się. More meaningful. Na bardziej znaczące. More worth to live. Bardziej godne życia, warto życia. The guiding teacher at that time during this Gyalje told me during an interview, if you keep strong on no mind, you will see clear, hear clear, everything will become clear. Nauczyciel prowadzący tego odosobnienia powiedział mi wtedy, że jeżeli będziesz utrzymywać mocny umysł, nie wiem, wszystko będziesz postrzegać jasno, słyszeć jasno. But I did not actually know what it means. Ale nie wiedziałam wtedy właściwie, see clear, co to keep znaczy. To no mind. What? What jasno that? Widzieć, utrzymywać umysł, nie wiem, o co tutaj chodzi. So I went out into the garden during a break. Wyszłam więc do ogrodu. I checked whether I could see clearer. Podczas przerwy, by sprawdzić, czy widzę jasno. According to my idea at that time was maybe I would see something more than what I usually can see. Mój pomysł jakby na tamten czas polegał na tym, że być może dostrzegę coś więcej niż to, co z reguły się widzi. Or things will appear more sharp outline or something like this. Albo że rzeczy wydadzą się bardziej wyraziste bądź takie intensywniejsze. But to my disappointment, I did not notice any progress in this concept. Ku mojemu rozczarowaniu jednak nie zauważyłam żadnego postępu w tym zakresie. But during sitting time, I saw a lot more. Ale jednak podczas siedzenia zaczęłam dostrzegać znacznie więcej. My seat was placed just in front of the wooden wall, which is now the room. Siedziałam tuż przed taką drewnianą ścianą, czyli tam w szatni wtedy. And the small piece of wall in front of me. I ta niewielki ten obszar ściany naprzeciwko mnie. Soon turned out to be constant changing pictures. Stał się taką jakby areną nieustannie zmieniających się obrazów. Landscape, trees, animals. Krajobrazy, drzewa, zwierzęta. Face of men and women, people dancing and laughing, making love. Kobiet tańczących, śmiejących się, kochających się, bez przerwy.
I was so fascinated and absorbed in this picture. Byłam zafascynowana tym obrazem. And I forgot everything around me. Wszystko inne zapomniałam, co wokół mnie się działo. And then one day, suddenly, nagle, all the pictures disappeared. Te obrazy zniknęły. There was only this piece of wall left with lines and dots and colors and some wood. Tylko ta ściana została z jej liniami i plamkami, kolorami. Just simple and not changing. Prosta i niezmienna. And this view of this just simple piece of wall. I ten obraz tej. Is not to be compared with anything which I had seen before. Bardzo prostej, zwyczajnej ściany. Mimo wszystko nie dał się porównać z niczym, co widziałam wcześniej. It was so clear and beautiful. Była tak ona jasna i piękna. And this beauty touched me really deeply. I to piękno dotknęło mnie bardzo głęboko. That I started to cry silently. Zaczęłam cichutko płakać. But it took years that I realized that what I saw on the wall and how I saw them. That has only to do with my mind. Zajęło mi jednak wiele lat, by całkowicie zrozumieć, że to, co widziałam na tej ścianie, związane było wyłącznie z moim własnym umysłem. The small piece of wall revealed how my mind is constantly moving and creating things. Ta prosta ściana pokazała sposób, w jaki mój umysł bezustannie poruszał się, stwarzając różne rzeczy. So, when our mind is moving and thinking appear, kiedy więc nasz umysł porusza się i pojawia się myślenie, out of lines and dots and colors, te linie, plamy i kolory, a tiger appear, z nich pojawia się tygrys. Demons jump out. Wyskakują demony. Sex and rock and roll. Pojawia się seks i rock and roll. Now everyday life is safe. Teraz jest tak samo. Our mind makes something. Teraz też nasz umysł coś tworzy. And we laugh, we cry, and we want that, and get crazy. Śmiejemy się i płaczemy, jakby ogarnia nas szaleństwo. So we're like a fish in visiting in the net of our own mind. Jesteśmy więc jak ryba, tak jakby walcząca, zmagająca się wewnątrz własnego umysłu, w sieci umysłu. Only when we realize that this substance of our thinking, substance of our mind, are all empty. Tylko jeśli zrozumiemy, że substancja naszego myślenia i umysłu są puste, we can let go of our attachment to our mind. Możemy wtedy puścić nasze przywiązanie do myślenia. Can get out of this net. Możemy wydostać się z tej sieci. Then everything becomes simple. I wszystko staje się proste. And clear. I jasne. The sky is blue. Niebo jest niebieskie. Wall is white. Ściana biała. Whatever we see, we become one. Cokolwiek widzisz, stajesz się z tym jednym. Just blue. Tylko niebieskie. Just white. Tylko białe. Like this. Tylko tak. Enlightenment is just simple. Tak jak to. Oświecenie jest tak proste. But what is the enlightenment job? Ale na czym polega praca oświecenia? You know, before my mother died. Przed śmiercią mojej matki. She had very serious sickness. She suffered many years of this sickness. Miała taką bardzo poważną chorobę, z powodu której niezwykle cierpiała. She had to take many strong medicine. Brała wiele silnych leków. Because as a side effect of this medicine, she had from time to time hallucinations. Jako efekt uboczny tych leków od czasu do czasu miewała halucynacje. And sometimes she just clapped her hand. Look at this
big pumpkins. Czasami widziałam, jak klaskała w dłonie, krzycząc: spójrz na te ogromne dynie. So sometimes I saw the snakes crawling in her room. Czasem widziała coś, co czołgało się w jej pokoju. Sometimes monkeys are jumping around. Na przykład węża. Czasem widziała mnicha, który skakał wokół niej. I was At the beginning, I was so embarrassed, and I tried to persuade and convince her that what she meant to see is not there, is that's why not real. Na początku czułam się zakłopotana i próbowałam wyjaśnić jej, że to, co widzi, nie jest rzeczywiste. But no success. Ale bezskutecznie. And she was so terribly scared of the snakes. Ale ona tak bardzo bała się węży. But I could not convince her that there are no snakes. Nie mogłam jednak przekonać jej, że nie ma wokół żadnych węży. Her emotional, there was no doubt that no doubt about her emotional reaction to that what she perceives. Jeżeli chodzi o taką sferę emocjonalną, nie dało się zaprzeczyć, że przeżywa to, co widzi. At some point I started to ask myself. W pewnym punkcie zaczęłam zapytywać samą siebie. Whether it is also possible that we all live in a world of hallucination. Zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy nie jest możliwe, że być może wszyscy, każdy jeden z nas, żyjemy w świecie halucynacji. Many people are living this I, my, me. Wielu ludzi żyje w świecie ja, mnie, moje. Many people is living this under the influence of this I, my, me. Wiele z nas żyje pod wpływem tego ja, mnie, moje. They see in the world everywhere this I, my, me, where actually there are none. Żyjemy w świecie ja, mnie, moje, podczas gdy w istocie nie ma nic takiego. What do we see now? Co widzisz teraz? If we see things in front of us under the perspective of my opinion, my condition. Jeśli widzimy rzeczy naprzeciwko nas, what did I say? Pod wpływem swojej opinii i perspektyw. Yeah, and the perspective of our opinion and situation and condition, we create our hallucinatory bubble. Pod wpływem naszej sytuacji i uwarunkowań tworzymy taką halucynacyjną bańkę. Buddha bubbles, Zen bubbles, bańka Enlightenment Buddy, bubbles. Bańka Zen, bańka oświecenia. Zen Master Bubble. Bańka Mistrzyni Zen. And when we attach to this bubble, gdy przywiążemy się do tej bańki, we make good and bad. Tworzymy dobro i zło. Right and wrong. Właściwe i niewłaściwe. And we are fighting for my religion first. For my country first. Najpierw. For my family first. For me first. Za moją religię, za moje państwo, za mnie. Ja jako pierwszy. We just become blind. Stajemy się ślepi, głusi. To this suffering and the cries of this world. Na cierpienie i płacz tego świata. And we even more suffering we create. I nawet tworzymy więcej cierpienia. But this life, it is not about our I. Ale to życie nie jest na temat naszego ja. It's not about our gain or loss. Nie jest na temat naszego zysku czy straty. What is this I? Czym jest to ja? We cannot find it. Nie możemy go znaleźć. Only don't know. Tylko nie wiem. Only don't know. Tylko nie wiem. This very don't know is our very original nature. To nie wiem jest naszą pierwotną naturą. So,
We are. Just don't know. Jesteśmy tym, nie wiem. No matter in which situation, in which circumstances, niezależnie we are, just don't know. Od sytuacji i warunków jesteśmy tym, nie wiem. So, whatever it comes, then it's okay. Cokolwiek pojawi się, jest okay. Whatever we are doing, just don't know is doing. Cokolwiek robimy, robię to, nie wiem. So, this don't know is manifested in 10,000 things. To nie wiem manifestuje się w 10 tysiącach rzeczy. And it's 10,000 things just manifest. A 10 tysięcy rzeczy manifestuje, wyraża, to nie wiem. That means living in this world means for us living this don't know in each moment. Więc życie poprzez to nie wiem polega na tym, by było ono obecne w każdym momencie. Happiness comes. Pojawia się. Only happy. Radość jest tylko radość. Sadness comes. Pojawia się smutek. Sad. Tylko smutek. Paradise comes. Welcome. Przychodzi raj. Witaj. Hell. It's welcome too. Cierpienie również. Witaj. I piekło. Then we can use this our happiness, our sadness, and also paradise and hell. Możemy użyć wtedy naszego szczęścia i smutku, raju i piekła, in order to help all beings. Żeby pomagać wszystkim istotom. That is our job in our life. Na tym polega praca nasza w tym życiu. It's our direction. Nasz kierunek. Enlightenment is just doing. Oświecenie to jest po prostu rób to. So, let us just doing enlightenment. Więc tylko róbmy oświecenie. Sitting. Sleeping with your eyes wide open. Siedzenie, spanie z otwartymi oczami. If you perceive you dreaming, jeśli postrzeżesz, że śnisz, are you in sleep? Czy jesteś we śnie? Or you are awake? Czy jesteś już przebudzony? Who sees whose dream? Kto widzi? Czyj sen? Wake up! Obudź się! What are you doing now? Co robisz teraz? Just do it! Tylko rób to! But how can you do this? Just do it! Ale jak po prostu to robić? Ha! My speech is now finished. Moja mowa właśnie się zakończyła. Dziękuję wam za wysłuchanie.